Już w najbliższy piątek na Grudziąckiej Marynie Fundacja Pomimo Wszystko już po raz trzeci organizuje spotkanie specjalnie dla pań o nazwie Być Kobietą. Wydarzenie ma charakter motywacyjny. Spotkanie, które na celu ma inspirować, ale też pokazywać kobietom, jak można otworzyć na przykład swój biznes. Dlatego też będą stoiska eksperckie, gdzie to kobiety prowadzą swoje biznesy. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy zapisać się na stronie zapisz.pomimowszystko.org. Istnieje tylko i wyłącznie sugerowana darowizna. Głównym tematem tego wydarzenia jest kobieta w drodze do celu, gdzie nie cel jest ważny, a sama droga. I kobiety, które będą na scenie, ich zadaniem takim będzie podzielić się i zainspirować swoją historią. Prelegentki opowiedzą, skąd czerpały inspiracje i jak poradziły sobie w chwilach zwątpienia. Start wydarzenia o godzinie 16:00. Również w piątek w klubie Akcent o godzinie 19:30 zapraszamy na wieczór ze stand-upem. Ta propozycja, tak jak już kilka razy wspominałam, cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodszej i nieco starszej części widowni grudziąckiej. Ruszają panowie, którzy bawić nas będą swoimi opowieściami. No nie są to gładkie i proste opowieści, bowiem czepiają się wszystkiego. Wieczór tradycyjnie poprowadzi Tomasz Kwiatkowski. Zapraszamy tym razem do Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Tak jak kiedyś już wspominałam, niektóre koncerty niedzielne odbywać się będą w kościołach, w grudziąckich świątyniach. Natomiast 19 listopada zapraszamy na wydarzenie z cyklu koncertów niedzielnych. Grudziącka publiczność będzie miała okazję posłuchać dźwięków wiolonczeli oraz organów. Duet Sel Organik to jest duet pani Renaty, która gra na wiolonczeli, i pana Radosława, który gra na organach. Więc Grudziącki Kościół jest jak najbardziej dobrym miejscem, aby właśnie z taką muzyką do nas zawitać. Koncert rozpocznie się o godzinie 13:30, a w środę Grudziąckie Towarzystwo Kultury zaprasza mieszkańców na wieczór promocyjny kolejnego kalendarza. Organizatorem i wydawcą tego kalendarza jest Grudziąckie Towarzystwo Kultury, które już po raz 22 wyda ten kalendarz, w którym znajdują się najważniejsze wydarzenia dotyczące miasta, ludzi związanych z miastem. Podczas spotkania organizatorzy opowiedzą, co znalazło się w kolejnej części kalendarza. Będzie również okazja do jego nabycia w promocyjnych cenach. Natomiast 22 listopada Biblioteka Miejska w Grudziądzu zaprasza na spotkanie zorganizowane przez Ośrodek Miejski Karta. To akcja pod tytułem Już niewielu pamięta, czyli historie lokalne w wymiarze uniwersalnym. W programie wydarzenia będzie prezentacja książki pod tytułem Wasser Polaken, relacja Polaka w służbie Wehrmachtu. Wybrane fragmenty książki będzie czytał grudziącki reżyser i aktor Zbigniew Kulwicki. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:30 w czytelni czasopism Biblioteki Miejskiej. A już dziś zapraszamy do zapisów na warsztaty, które organizuje Grudziąckie Muzeum. W tym tygodniu zachęcamy już do tego, aby zapisywać się na warsztaty z cyklu Spichlerz Wyobraźni Haszgru. Po kilkumiesięcznej przerwie warsztaty te powracają. Z nową prowadzącą będzie to pani Maria Rynkowska. Na zajęciach, które odbędą się 24 listopada, uczestnicy będą wykonywać ekologiczne saszetki zapachowe. Będziemy to wykonywać tutaj na bieżąco z jak najbardziej naturalnych materiałów, tak żeby te saszetki zapachowe służyły, ale nie szkodziły, żeby to był taki miły dodatek do właśnie tych jesiennych i zimowych, długich wieczorów. Chętnych zapraszamy do zapisów do działu edukacji i promocji Grudziąckiego Muzeum.